Hej, siemanku, tu Miaska 16, witam was w kolejnym odcinku stosowania kebabów na kanale. Dzisiaj kebabem testowanym jest kebab szafran. Jest on tutaj za mną, jest on tam. Bardzo mi proponowaliście w komentarzach, żebym wybrał się właśnie do Żydłowca, żeby zrecenzować tutejsze kebaby, gdzie jesteśmy. Zaraz tam zbliżę się i no, nie, spytam się, czy możemy w ogóle nagrać w środku, bo chciałbym pokazać wystrój wnętrza i w ogóle ceny, jakie tam są, żeby nic nie pomylić. Że zaraz, moje cięcie i teraz widzimy się z powrotem. No to witam was już po małym cięciu, w sumie po dłuższym cięciu. Kebaba nie można było nagrywać w środku, bo pani mi nie zezwoliła na nagrywanie wnętrza. Powiedziała, że nie, ale spytała się o nazwę kanału, to powiedziała, że sobie obejrzy filmy. Ogólnie to jest mały kebab, bo tu jak zobaczyłem, są 4 kebaby, więc wszystkie 4 chcę dzisiaj zrecenzować. I nie wiem właśnie, czy, nie wiem w sumie, czy dam radę, bo zjeść tyle kebabów. Mały kebab kosztuje 13 zł, średni 16, a duży 19. Ja wziąłem małego, bo zwyczajnie no, nie zjem całego i pójdzie na straty. Więc wziąłem właśnie najmniejszego jakiego sobie. Kurde, wyjdę bardziej w cień. O! Ale przygrzane się. Jest to mięso mieszane, co jest łagodne, jest sylfa kurczak i wołowina. Czyli mam myszkę. Wygląda on tak. Tortilla nie jest przy... To jest ogólnie pita. To ona nie jest przygrzana i pity właśnie jest, rzadko w ogóle kto przypieka, żeby się tak nie rozpadały. Ten się chyba nie rozpadnie. Spróbujemy. Na razie jest ok. Akurat się teraz głodny zrobiłem, ale jazda. Bardzo dobry. Też kompozycja tutaj warzyw to jest typowa taka surowa. Ale porównując np. tego kebaba do marchaby, gdzie kapusta puszcza soki i mamy takiego gorzkiego kebaba, tutaj te warzywa nie puszczają soków. W sumie w smaku jest na pewno lepszy od marchaby. Wystawiam tutaj fajną siódemkę. Kebab mi smakuje. 13 zł to spoko cena jak za małego kebaba. To jest chyba akurat tak się składa normalna cena, taka standardowa jak za małego. Dobre mięso. Sos jest żółtego koloru właśnie tutaj. Chyba sosik jest. Ale przepraszam, tortilka, znaczy pita, przepraszam, dobrze przypieczona jest. Chrupi w niektórych miejscach fajnie, ale przydałoby się, żeby się jednak do tej placek, żeby był szczepiony. Można nawet sera podłożyć. Gołdę, żeby to tak ser od temperatury, żeby się stopił, żeby to tak fajnie ser zlepił. Pyszne, polecam szafrana. Jeśli będziecie, w ogóle zrecenzuję dzisiaj wszystkie 4 kebaby i pod koniec nagram dla was shorta na YouTube'a, który z kebabów się najbardziej się opłaca z Żydłowca. Bo właśnie mnie to bardzo ciekawi, czy to... Teraz to pierwszy, którego spróbowałem, także
Nie wiem, czego się spodziewać po tych następnych trzech. Także wielkie dzięki za oglądanie tej recenzji. Zostawcie już teraz łapeczkę w górę. Subika wraz z muzyczką, miałeś fajny komentarz. Udostępnijcie ten film znajomym. Zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, to Miaska 16. Widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Cześć.